trąbki, puzon altowy, klarnety i fleta, także samochód osobowy. Kupi Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu za 100 tysięcy złotych przyznane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotację w wysokości 40 tysięcy otrzymał także Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych. Dotacje zostały przyznane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Infrastruktura Kultury. By móc ubiegać się o środki, instytucja musi mieć zapewniony wkład własny. W przypadku Filharmonii jest to około 40 tysięcy złotych, które zadeklarował marszałek województwa dolnośląskiego. W tej chwili czekamy, jaki będzie podział. Ile pani minister przeznaczyła na samochód w tym programie, a ile na instrumenty muzyczne. Spodziewamy się również dofinansowania wkładów własnych, które obowiązują przy tego typu programach od pana marszałka. Zgodnie z rozmowami, które były prowadzone, pan marszałek i pani skarbnik zadeklarowali się, że jeżeli dostaniemy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jakikolwiek wkład finansowy, to oni również na wkłady własne instytucji przekażą pieniądze. Jedną z najbardziej palących potrzeb jest dla Filharmonii zakup nowego samochodu. Filharmonia miała dwa, ponad dziesięcioletnie. Jeden z nich nie przeszedł już przeglądu technicznego. Dzięki dotacji uda się kupić busa, który służyć będzie głównie wyjazdowym lekcjom muzycznym, które prowadzą w szkołach muzycy związani z Wałbrzyską Orkiestrą Symfoniczną. Samochody Filharmonii Sudeckiej to są samochody, które sytuacje związane z audycjami muzycznymi. Po prostu jeździmy po terenie i byłego województwa wałbrzyskiego dawnego, po całym regionie i po województwie, już przekraczając dawne nasze granice, do przedszkoli, do szkół z programami muzycznymi, z audycjami muzycznymi. Audycje te cieszą się dużą popularnością, wobec czego te samochody służą nam do przewozu i instrumentów, i osób, które te audycje prowadzą, czyli muzyków i osób, które merytorycznie je przygotowują. Dzięki pozyskanym funduszom zostaną także kupione instrumenty. Filharmonia potrzebuje także środków na konserwację sprzętu, który od wielu lat służy muzykom. Mamy bardzo duże zapotrzebowanie na instrumenty, które nie były wymieniane przez długi okres czasu. Tu między innymi nasi artyści muzycy w konsultacji z nimi, żeśmy robili to zestawienie. Między innymi to jest puzon altowy, trąbka piccolo, trąbka D, trąbka C, klarnet A, klarnet B, flety, także to są tego typu instrumenty. Oprócz tego oczywiście wiele innych, ale w pierwszym takim rzucie programowym chcieliśmy uzupełnić o te właśnie instrumenty. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał także Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych. 40 tysięcy złotych, które pozyskał zespół, zostanie spożytkowane głównie na stroje i sprzęt. Te pieniądze wraz z wkładem własnym, które pozyskamy, będą przeznaczone na wyposażenie przede wszystkim multimedialne. Będzie to sprzęt audiowizualny, projekcyjny, na wyposażenie fotograficzne, wystawiennicze, nakłusieniowo-oświetleniowe, pracowni kostiumerii, wyposażenie komputerowe wraz z oprogramowaniem i instrumenty muzyczne. Kupiony sprzęt pomoże w funkcjonowaniu zespołu, a także pozwoli na rekrutację nowych członków. Jeśli chodzi o nabycie instrumentu muzycznego, to polepszy tą pracę naszego instruktora muzycznego, ponieważ w obecnej chwili zespół dysponuje jednym akordeonem, a bywa tak, że w tym samym czasie odbywają się 2-3 próby i wtedy drugi instruktor musi przynosić swój prywatny sprzęt, a w tym momencie będzie miał do dyspozycji instrument muzyczny, który będzie dostępny w każdej chwili. Pracownie kostiumerii zostaną zakupione wyposażenie w manekiny, wyposażymy kostiumerię. Kupimy nową maszynę dla pani kostiumerki, żeby mogła nam reperować nasze kostiumy. Dzięki pozyskanym funduszom zostanie także kupiona pralka. Stara niszczy kostiumy podczas prania i nie nadaje się już do użytku.